Pomimo woli biegnie się do przeszłości, mając w swym wspomnieniu 5 lat życia. Obejrzeliśmy film Po latach niewoli staje Polska. Chciałbym tylko przypomnieć, że mogliśmy się tutaj spotkać dzięki dofinansowaniu ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. To jest pod egidą Ministerstwa Kultury Narodowej. Przypominam też o jutrzejszym konkursie strzeleckim na Krasińskiego 70. Zapraszam szczególnie osoby młode, ale też w każdym wieku, bo tutaj nie rozróżniamy w żaden sposób. Znaczy, są kategorie wiekowe, dlatego w każdym wieku osoba może sobie przyjść, postrzelać. Zapisy prowadzi pan Władysław Urbaniak przy poczęstunku, który znajduje się przy wyjściu z sali. Panie Władysławie, witamy. Z tyłu pan. Także jak ktoś chce się zapisać, to zapraszamy do pana Władysława Urbaniaka. Panie Henryku, przekazuję panu głos. Film wspaniały, wielka historia Polski. Natomiast traktujmy to jako ogólne wprowadzenie może do takie szersze, do sprawy czy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą mamy 99. rocznicę. Natomiast Legionowo jest miastem szczególnym. Legionowo, Legiony. Panie Henryku, skąd się w ogóle wzięła nazwa Legionowo? Bo myślę, że ma tutaj pan wiele ciekawych rzeczy nam do powiedzenia. Może krótkie wprowadzenie pana Henryka, a potem po prostu dyskusja. Proszę państwa, jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i bezpośrednio po filmie jestem oczarowany, naprawdę tak lapidarnie podane te fakty i ta piosenka na obrazie, uśmiech dziewczyny. To wtedy powstało to powiedzenie: za mundurem panny sznurem. Za takim właśnie mundurem, który potrafił 3 potężnym zaborcom wyrwać Polskę i przywrócić ją Polakom. Jeszcze zanim odpowiem tutaj na właśnie to pytanie, takie dygresja do filmu, bo to mi później może uciec. No mówię, bardzo, bardzo piękny film. Ja jeszcze tylko z pozycji legionowianina i fana Legionów, jakbym się prezentował, to bym dopowiedział tylko jedną rzecz. Największa bitwa Legionów pod Kostiuchnówką, tak padło na filmie i tak podają wszystkie źródła historyczne, podręczniki. Natomiast ta Kostiuchnówka to zwyczajna wieś na Wołyniu i obok niej bitwa pod Kostiuchnówką, a obok tej Kostiuchnówki było właśnie to wojenne Legionowo, zbudowane przez żołnierzy legionowych z wykorzystaniem jeńców rosyjskich, których wtedy tam wzięli do niewoli, aby przetrwać zimę 15 na 16 rok. I staram się o to, rozmawiałem tutaj z naszym historykiem, panem profesorem Szczepańskim, czy nie powinniśmy mówić: największa bitwa Legionów pod Kostiuchnówką koło Legionowa na Wołyniu, albo wręcz pod Legionowem. Może i uzyskałem odpowiedź, że w celach popularyzatorskich, w celach no, takiego lepszego przekazu, no bo ta Kostiuchnówka jest nazwą trochę abstrakcyjną, przyznacie państwo. Przed wojną podobno każde dziecko wiedziało w Polsce, no co to Kostiuchnówka. To było miejsce chwały Legionów. Także tak pośrednio odpowiadając, skąd się wzięło Legionowo. Warunki wojenne, zbliżająca się zima, front się zatrzymał, tak jak przez cały ten 15 rok armie niemieckie, austriackie na wschód przepychały carską armię,
i wewnątrz austriackiej, no, były legiony i doszli do Wołynia i tam front się zatrzymał, no, był wielki opór Rosjan, zbudowano polowe, wojskowe miasteczko o nazwie Legionowo. Na materiałach archiwalnych, wojskowych ono jest zaznaczone, tak jak i inne nazwy, Polska Góra, Polski Mostek, to na tych mapach konkretnie takie nazwy się znajdują. Także to w tym sensie odpowiedzi, skąd Legionowo. W trakcie tej bitwy to Legionowo uległo, no, tej największej bitwy, uległo destrukcji. Rosjanie, no, ostrzałem artyleryjskim po prostu w znacznym stopniu je zniszczyli. No i już po wojnie żołnierze legionowi zostają skierowani do tych koszar, które są przy peronach naszej tutaj stacji i to właśnie ich staranie, ich wspomnienie, że to miejsce przypomina im właśnie tamto Legionowo. Te same sosny, ziemia taka piaszczysta bardzo, no wiele takich, to spowodowało, nie chcę tu przeciągać, że podjęli formalne działania, konkretnie generał Roja wystąpił, no, proceduralnie do władz starostwa warszawskiego i przyznano nazwę Legionowo. I drugie jeszcze uzupełnienie do tego filmu to to, że w chwili, kiedy Piłsudski odmówił tego formowania, wcielenia Legionów do Polnische Wirtschaft, do, przepraszam, do Polnische Wehrmacht, tak, to szeregowcy zostali właśnie internowani w Szczypiornie pod Kaliszem, a oficerowie w Białobrzegach, tutaj właśnie niedaleko nas, w Wyniaminowie, no, około Białobrzeg. Także to tyle pod kątem filmu. Natomiast no, muszę powiedzieć, że ja studia swoje odbywałem już w czasie końcowego Gierka, początek Festiwal Solidarności, później stan wojenny i zaznałem czegoś takiego jak studium wojskowe. Tam nam skutecznie tłumaczono, że Piłsudski to taki burżuazyjny dyktator. No po prostu nic dobrego tam nie usłyszeliśmy w jego temacie. I powiem, że dopiero te pielgrzymki papieskie, zwycięstwo Solidarności pozwoliło na to, że w szerszym obiegu pojawiły się, no, materiały mówiące prawdę o Legionach, o Piłsudskim i, no, stąd zacząłem jakby czerpać wiedzę, to mnie zaczęło ciekawić. Też taki z moich szkolnych lat, taki fakt, kolega, który zapytał o Bitwę Warszawską, no, spotkał się z reakcją, a skąd ty o tym wiesz? Od rodziców. I był tydzień czasu zawieszony w prawach ucznia. To był rok 74, no, bardzo miły Gierek w takim pojęciu powszechnym, no, ale takie fakty. Fakt, że pan dyrektor, no, był szefem tam POP i takim ideowym, no, coś takiego się zdarzało. Także my dopiero z tą wiedzą o Legionach, o Piłsudskim, to się dopiero jakby mobilizujemy, dopiero się przekopujemy, dopiero powstają pozycje, takie filmy jak ten, kiedy obejrzy je, no, odpowiednia ilość Polaków, ludzi, no to wtedy nasz stan tego ducha będzie znakomicie, no, lepszy, prawda? Także tak bym powiedział odnośnie tutaj tego prawda, wstępu. I cieszyliśmy się już później, jak ten 89 rok, prawda, no, że jesteśmy takie znamiona, no, przełom, wolne wybory.
i jakie tam wolne. No ale tak to było, takie to był wtedy no jakby percepcja tego, tak? Tak nam mówiono, no Gazeta Wyborcza pięknie pisała, tak? Miała jeszcze logo Solidarność, kto pamięta, to tak to było. I proszę Państwa, ja zauważyłem, że w podręcznikach szkolnych to na temat Legionów Piłsudskiego no to jest mniej niż na temat Legionów Rzymskich chociażby. Strasznie to przeżywałem. I tak, no mówię, skracam się. Przyszła mi myśl, żeby w jakiś sposób młodzież, chociaż w powiecie legionowskim, zmobilizować do podjęcia tego trudu, tej wiedzy właśnie o Legionach. Ale nie było łatwo, no bo trzeba było szukać, no chodzić po bibliotekach, nie było internetu jak dzisiaj, że się kliknie i wychodzi i wiele skojarzonych haseł. No i tak się podzieliłem do kolegów tą moją myślą. To spotkało się z jakąś aprobatą, no i dodało mi to pewnej ochoty do działania. Mówiąc w skrócie, jak w 99 roku władze miasta ogłosiły taki konkurs na pomysł obchodów 80-lecia Legionowa, no to zgłosiłem swój pomysł, żeby właśnie taki konkurs wśród uczniów przeprowadzić, ustanowić odpowiednie nagrody, zaprosić odtwórcę marszałka Piłsudskiego do Legionowa, niech on wręczy taką nagrodę, no zrobić taki event, taki show z tego faktu. No i z tego zrodził się konkurs Legiona a Niepodległość Polski. 19 lat temu, on trwa do tej pory, co roku kilkadziesiąt uczniów z powiatu legionowskiego, no staje w szranki i odbywają się eliminacje. Ja przy okazji też, patrząc na nich, no muszę się troszkę podciągnąć w tej wiedzy, zaktualizować, bo oni mają więcej czasu niż ja, sięgają do źródeł. I tutaj wśród nas właśnie jest tegoroczna laureatka tego konkursu ze znakomitą wiedzą właśnie. No i staram się, Urząd Miasta bierze na siebie takie nagrody bardziej materialne, a ja zapewniam książki, których szukam silnie i żeby to były najlepsze jakieś naprawdę książki traktujące o tej tematyce legionowej. W tym roku pojawiła się książka Wywalczyć Polskę, album, i pytajcie Państwo o niego w księgarniach tutaj w Legionowie. No te księgarnie działają tak, jak mi wytłumaczono, że jak ktoś będzie pytał, no to oni będą sprowadzać jeden, dwa egzemplarze, zależy ile osób będzie pytać, bo nie mogą zaryzykować. No takie są fakty. No. Natomiast o Göringu, o Himmlerze książki leżą. No nie wiem jak to się dzieje, ale no tak to jest. Więc zachęcam, żeby pytać chociażby o tą Wywalczyć Polskę, czy druga taka książka, czwarty czerwony, macie Państwo na tych karteczkach, to no w ten sposób wzbogacamy swoją wiedzę właśnie na temat Legionów. Ja nie będę przeprowadzał, Panie Konradzie, tutaj no takiej historycznej jakby analizy. Ten film no wiele odpowiedział. Można go sobie na spokojnie w internecie, na YouTubie puścić wolno, no bo to sam musiałem tam dwa razy, żeby jakoś to wynotować. Natomiast jeszcze powiem kilka takich no, faktów, które dla mnie są jakby istotne, a później żebyśmy chociaż na chwilę mogli oddać głos, prawda? Więc proszę Państwa, w tym biuletynie, który no rozumiem, że Państwo posiadają i tam już ten wstęp zawarłem na temat Legionów, no to przejdę od razu do meritum, że Piłsudski no, odbył tą Syberię, nie był bezpośrednio zamachowcem na cara, ale go podczepiono pod proces, no bo nieopatrznie
z jednym z tych zamachowców przechodził, wskazał mu tą aptekę, gdzie trzeba kupić tą truciznę, no i tak się zaczęło. Później po powrocie z Sybiru, tutaj takie jedno zdanie. Sybir nie był tak trudny, ten pobyt na Sybirze, tak wynika z tych pamiętników, jak dojście na ten Sybir, gdzie trzeba było pieszo pokonywać te tak zwane etapy i codziennie gdzieś docierać do jakiegoś baraku, który był przygotowany. No i na jednym z tych baraków, mówi, no najpierw trzeba było śnieg z tego koca zgarnąć w takich to warunkach. Żywność trzeba było kupić sobie u okolicznych mieszkańców. Także tej drogi, tej podróży na Sybir, no wielu nie wytrzymywało. Sybir był też taką szkołą, gdzie spotkał wielu konspiratorów, prawda, i tam no, wzmocnił swoją jakby taką wiedzę i determinację do działania. Został redaktorem naczelnym pisma Robotnik, wydawanego przez PPS. W trakcie tej konspiracji no, aresztowany przez policję carską, później ucieczka ze szpitala więziennego skuteczna i przenosiny do Krakowa, do zaboru austriackiego. Tam po spotkaniu z Wyspiańskim, którego 110. rocznica będzie w najbliższy wtorek, no bardzo się Piłsudski zainspirował tą ideą narodowego powstania, które jest ukazane w Weselu. Ja na tych małych karteczkach napisałem na YouTubie, a ja o Polsce marzę. Właśnie dlatego. To jest taki skrót minimalny Wesela. 15 minut fragment Wesela. I żeby zrozumieć tą determinację Piłsudskiego, trzeba jakby również to wesele, tą ideę, że Wernichora, że narodowy zryw, że pokazane te przeszkody, dlaczego nie możemy się poderwać, dlaczego patrzymy na siebie bokiem, chłopi na szlachtę, na intelektualistów, tamci na nich z wyższością. No dzisiaj też to mamy, że niektórzy się wynoszą, uważają, że mają patent na Polskę, jakąś wszechmądrość. No potrzeba pokory. Potrzeba pokory, mieliśmy rok miłosierdzia w ubiegłym właśnie roku i z tego może się narodzić no wielki czyn, godny tego stulecia, bo jeszcze wiele jest do zrobienia w Polsce, żeby odzyskała ten swój blask i była jak równy wśród równych narodów Europy. Także Wyspiański i Piłsudski, geniusz czynu i wielki dramaturg, który marzył o Polsce. Z ich spotkania właśnie narodziło się, no było jedna z przyczynek do tej działalności wśród młodzieży, żeby tworzyć organizacje niepodległościowe. Wyspiański podarował kilka swoich obrazów właśnie na fundusz dla tych organizacji niepodległościowych. Pierwszymi, którzy odpowiedzieli na apel kompanii kadrowej, byli warszawscy skauci ze szkoły, której no niestety nawet w internecie nie ma tej nazwy, Szkoła Realna imieniem Wróblewskiego. Gdyby ktoś z Państwa miał jakąś wiedzę, to by było to uzupełnienie, bo mówię, nawet w internet wpisując nie ma, a tam wielu późniejszych legionistów, Szkoła Realna imieniem Wróblewskiego. Skauci mieli w tym legionowie na Wołyniu swoją komendę, prowadzili obok takich zadań zwiadowczych, łącznikowych, również taki sklepik. I jak ich zobaczyłem tutaj w tym roku przy cmentarzu sprzedających znicze, no to mówię, słuchajcie, tak jak tamci prowadzicie mały sklepik, tak? I w taki sposób. Także jest to instytucja tych skautów, która przetrwała no, od tego legionowa pierwszego na Wołyniu. Ponieważ tkwię z tym konkursem już kilkanaście lat,
to tam czasem w rozmowach z młodzieżą no rodzą się różne pomysły, oni mają takie podpowiedzi, ja ich pytam. Ostatnio restauracja Legionowska no po prostu zaprasza laureatów konkursu na takie, na taką uroczystą kolację i tam jest możliwość jeszcze właśnie porozmawiania, wymiany takich poglądów. Jest zapraszany zawsze na tą kolację najstarszy żołnierz w Legionowie, 99-letni generał Stanisław Mandykowski i on swoje doświadczenie z 1939 roku opowiada tej młodzieży. No ja cieszę się, że jest, że żyje, że może przekazywać swoje po prostu informacje, ma bogatą bibliotekę i, no i wiedzę na temat Legionów. Także, no nie wiem, czy jest tutaj skaut jakiś, przedstawiciel skautów, ale trzeba tą ich działalność jakby tak wspominać pozytywnie, że jako pierwsi przebywający pod Krakowem na takim biwaku zgłosili się od razu do pierwszej kompanii kadrowej. Jednym z pomysłów, którymi podpowiedzieli właśnie laureaci, to żeby przy wjeździe do Legionowa umieścić witacze, jakieś elementy legionowe. No i napisaliśmy pisma do Urzędu Miejskiego. Te witacze były przez kilka lat tutaj od Jabłonnej, tam przy Centrum Policji, no ale już ich nie ma. No, przyjmuję te tłumaczenia, że się zużyły, no, jakoś tak. No. Ja w każdym razie podejmuję taki tutaj, chcę się podzielić, czy nie powinniśmy powiedzmy na to stulecie, może na granicach powiatu, skoro Legionową no, zdemontowało, a nie odnowiło zwyczajnie tych witaczy, może zwrócić się do władz powiatu, żeby na wjeździe do powiatu legionowskiego, no były jakieś elementy, że to powiat legionowski, tutaj były te Beniaminów, Białobrzegi, gdzie byli internowani przecież. No jest miasto Legionowo z nazwą od Legionów. To poddaję pod osąd Państwa ten pomysł. Drugi z takich też pod dyskusję to czy nie należałoby zorganizować wyjazdu, wycieczki do tej Kostiuchnówki, tam obok której było to Legionowo i bieg zdarzeń jest taki, że legioniści no, widząc tą biedę Wołynia, bo to bardzo, bardzo okolice takie no bieda, ze swoich składek już po wojnie ufundowali szkołę podstawową dla tamtej właśnie miejscowości. Jak ja byłem właśnie 19 lat temu w tym Legionowie, szukając śladów tego Legionowa na Wołyniu, notabene chyba jako pierwszy Legionowianin w Legionowie na Wołyniu, nie znam przynajmniej, żeby ktoś był wcześniej, niech się zgłosi, jeżeli był, to porozmawiamy. I ówczesne władze tamtejsze powiedziały, że oni tą szkołę to nie stać ich jest na remont kapitalny, no a ona od tych czasów przedwojennych, no w takim stanie. I no ja to przekazałem to już w Polsce tam odpowiednim instytucjom. Marszałek Senatu Stelmachowski przyczynił się do tego, że tą szkołę wyremontowano i tam w tej chwili mieści się to Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego, taki mini hotel bym powiedział. Taki mini hotel. No i to stwarza po prostu możliwość noclegu. Niedaleko Jazłowiec, Ułani Jazłowieccy, po drodze Krzemieniec Słowacki. No może by się udało skonstruować w to stulecie taki wyjazd w te miejsca no, szczególne dla Legionu i dla Legionowian. To taki kolejny pomysł. Tutaj sobie taką małą ściągawkę przygotowałem i
Józef Piłsudski w gimnazjum, kiedy słyszał te wykłady rosyjskich nauczycieli na temat historii polskich, takie poniżające Polskę, takie, no, że to taki bękart, że już nie będzie Polski, nie mógł tego w sobie psychicznie znieść. I na którejś z lekcji, jak pisze, no, przestał już słuchać tych bredni nauczyciela i zaczął pisać na czystej kartce z tych nerwów swoje inicjały. JP, 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 zapisał całą kartkę, patrzył się w tą kartkę, no i żeby nie zainterweniować, no bo wtedy no, reakcja i jego los byłby no, wiadomo jaki. I przyszło mu do głowy JP, jeszcze Polska. Jeszcze Polska. I później te oleandry, skąd wyruszała pierwsza kadrowa, obok tych błoni olbrzymich krakowskich, na których Jan Paweł II, JP2, zgromadził no, 2-milionowe tłumy. To była ostatnia pielgrzymka Jana Pawła. Tak długo po mszy się żegnał. Mi się udało z Legionowa no tu zorganizować taki wyjazd pociągiem, 600 osób pojechało. I jakie, no to nie jest chyba przypadek, że oleandry wyruszały, pierwsza kadrowa z oleandrów. Można powiedzieć, że drugi z wielkich Polaków, JP2, również tamte homilie wygłosił na tych błoniach właśnie. I tu jeszcze patrzę, ostatnie jeszcze takie moja tutaj podpowiedź, to jest taka. Czymże były te legiony? No były garstką ludzi. Wobec wielu set tysięcznych armii, jest pan generał tutaj z nami, to mnie sprostuje. Wobec tych wieloset tysięcznych armii to było zaledwie 20 kilka tysięcy żołnierzy i oni, no przecież w otwartym bój, no mieliby niewielkie znaczenie, także trzeba było to politycznie rozgrywać, wręcz z maestrią szachisty, przewidującego wiele ruchów do przodu. I tutaj te propozycje niemieckie, które składane są Piłsudskiemu, żeby złożyli przysięgę, oni wtedy Niemcy dadzą nam najlepszą broń, jaką mają, Piłsudski będzie miał najwyższy stopień i on odmawia. No, to miało swoją przyczynę, bo wiedział, że ci Niemcy definitywnie tą wojnę przegrają, więc po co być w obozie przegranych? Także tego typu, natomiast spryt i taką szybkość działania, to bym powiedział, że legiony działały, że mieli jakby zmysł, strategię szachisty, a szybkość działania szpadzisty. Jest przykład w niektórych bitwach, jak oni potrafili no, zaskoczyć kompletnie przeciwnika. To takie trochę wojsko, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, może no, komandosi, jednostki specjalne, no coś w tym stylu. To była najinteligentniejsza armia świata. Ilość poetów, pisarzy, lekarzy, którzy byli wewnątrz tych legionów, no stawiała ich na tym właśnie wysokim poziomie. Dobrze, to dbając o ten czas, ja przekazuję głos szanownym Państwu. Szanowni Państwo, mamy jeszcze chwilkę. Także zapraszam, czy ktoś chce zabrać głos, zadać pytanie. Poprosimy tylko, może by Pani wstała, to żebyśmy... Nazywam się Maria Gwińska i chciałam tutaj wyrazić podziw Panu Henrykowi Marszewskiemu, bo my niby się znamy, jesteśmy z Legionowa, a tak niewiele o sobie wiemy. Ja jestem pełna podziwu dla Pana wytrwałości i dla tej pracy organicznej, takiej pozytywistycznej. Jej nie widać, ona jest szalenie żmudna. Dochodzenie po tych szkołach. Niech Pani podejdzie do mikrofonu, będzie lepiej słychać. Dziękuję bardzo i do meritum, tak?
Nie, no, meritum jest takie, że po prostu my Polacy jesteśmy romantykami. Lubimy zrywy, lubimy, żeby się coś działo, żeby była fantazja. A tu ja chcę wyrazić panu po prostu podziękowanie, ogromny podziw za to, co pan robi. No i tyle. Dziękuję. Pani Mario, a ja pani dziękuję, bo ile filmów, właśnie ile filmów patriotycznych pani potrafiła zorganizować, no to też chylę czoła i całuję ręce po prostu. Ponieważ pani Maria tego nie kontynuuje. Ja się tylko wytłumaczę. Więc nie było łatwiej, bo ja odpowiedziałam sama sobie na to ogromne wyzwanie, na tę tragedię, która nas spotkała i to był ogromny głód takiego działania, prawda? Czyli w jakimś sensie to był taki poryw serca. To jest łatwiej. To tak jak z odwagą bojową, kiedy adrenalina działa i człowiek działa, a odwagą cywilną, która jest innym rodzajem odwagi. A pana podziwiam za to, za te takie żmudne przekraczanie progów, za to chodzenie, za to proszenie, za to wydeptywanie. To jest bardzo trudne. A wracając, dlaczego nie kontynuujemy? Proszę pani, no, nastąpiła dobra zmiana. Te wiadomości, które z takim trudem się zdobywało, już dzisiaj filmy są pokazywane w telewizji. A poza tym mam taką uwagę do nas Polaków. My kochamy wygrać bitwę pod Grunwaldem, ale że zdobywać Malbork, to już nie bardzo, prawda? Wygraliśmy, graty do domu. I to była taka sytuacja, po prostu już nie było zainteresowania. I dlatego. Natomiast mam takie pragnienie, żeby się z Państwem jeszcze pożegnać. I traktowałam z panem Gadowskim o jego filmie, to jest chyba Ostatni pułkownik, on zrobił taki piękny film, Inshallah, o rzezi chrześcijan na Bliskim Wschodzie. I on się nawet na to zgodził, ale jest z Krakowa i jest człowiekiem bardzo zajętym. Ale mam to w planie i bardzo chętnie Państwa na ostatnie takie spotkanie zaproszę. Dziękuję bardzo, ale pana Henryka podziwiam, bo pan robi rzecz trudniejszą. Dziękuję. Dziękuję. No mówię, ta młodzież, ci laureaci, no to naprawdę dodają mi siły. Tu jeszcze jeden punkt na mojej ściądze przeoczyłem, mianowicie, no zbliża się to stulecie i ja sobie wyobrażam, że jakieś centralne uroczystości, no mogłyby się zacząć w Legionowie. Staramy się myśleć, no, żeby zaprosić czy pana prezydenta właśnie. Szkoła imieniem Legionów, w której ten konkurs, ta gala się odbywa, no dwa lata temu, nie w tym roku, tylko rok temu, zaprosiła prezydenta, no ale był w tej zagranicznej podróży wtedy i nie mógł przybyć. W tym roku wysyłali zaproszenie do pana Józefa Kasprzyka. No też jakieś powody tam, że w sumie nie dotarł, przesłał list. Szukam wszelkich takich sił, no i czy to jest moja tylko bufonada, że no Legionowo zasługuje na to, żeby po prostu no choć na chwilę ktoś z tych władz centralnych się pojawił w ramach tych obchodów no stulecia niepodległości, prawda? I każdą tutaj pomoc bym przyjął. No. I nieśmiałe takie zdanie, jak tam się wyraziłem, no to padło pytanie, ale kto zaprasza? Czy do Legionowa kto zaprasza? No, no będę może jakoś starał się tu z władzami też im zasugerować, że niech pomimo podziałów różnych, jakie są, no żeby w tym stuleciu może zaprosić. No. Pan przepraszam, można pani Heniu coś tam powiedzieć, dodać? No proszę bardzo, cały czas to już jest czas dla Państwa, ja tylko wypełniam. Jak wiemy, zbliża się stulecie odzyskania niepodległości w przyszłym roku i powstaje na temat Legionu film pod egidą ministerstwa. I na pewno ten film jeszcze nie jest zakończony, więc można by było coś tam dodać. To dziękuję. Adam Borowski ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa tworzy się ten film w tej chwili, więc no jeszcze nie za późno jest, myślę. Ale są fundusze, jak wiem, z Ministerstwa Kultury, na ten cel są przeznaczone. No tak, no choćby ten dzisiejszy wykład odbywa się właśnie no już w takiej formule
Nowej, gdzie właśnie wicepremier Gliński no, pomyślał o takich inicjatywach, takich pomysłach i tu dzięki panu Konradowi, no i jego też determinacji, pewno, żeby... W przyszłym roku na pewno ten film powstanie. No to musimy się spieszyć. Ja, po spotkaniu, jakie to ministerstwo i trzeba to kontynuować, tak myślę. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chciałby coś... No, ja czekam na odpowiedź, czy te moje rzucone tu na gorąco pomysły mają sens, proszę Państwa, niech to tak będzie. Jestem w takim kameralnym gronie. To nie to, że stoję na podium, no jestem taki sam jak... Znaczy, ja może zaproponuję, mamy poczęstunek przed wejściem. Aha, możemy sobie i wtedy, no właśnie, można jeszcze, prawda? I jakby zejść z tej takiej oficjalnej, prawda, bo pan Henryk jest na scenie i też światła tutaj... No troszkę tak, tego, dają po oczach. Także może bym po prostu zaproponował, że przejdźmy w kuluary. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję. To nie tylko moja determinacja, to też ludzi, którzy ze mną współpracują. Gracjan Piersa, Teresa Pakuła, Marcin Miałkowski, Władysław Urbaniak, Tamazy Sobiecki, Piotrek Sękowski, wiele, wiele innych osób, które pomagały. Andrzej Kalinowski, nasz radny, także dziękuję. A tym, kogo nie wymieniłem, to przepraszam, ale to była praca grupowa. Dziękuję bardzo. I ostatnie jeszcze, póki jestem przy głosie, to w kościele Jana Kantego już od 7 lat, we wrześniu mija 7 lat, minęło 7 lat, jak są sprawowane msze za ojczyznę. I ja się spotkałem z taką opinią jednego kolegi, no nie pójdę na msze, bo to zapis. No chcę wyraźnie powiedzieć, że tam przytaczamy fragmenty naszych wieszczów, Słowackiego, Mickiewicza, Wyspiańskiego. No, jeżeli to można interpretować w taki sposób, no to tutaj pan generał Skrzypczak był na jednej z takich mszy. No, próbujemy jakoś ubogacić taką krótką wstawką historyczną. Teraz 30 będzie podejmowana noc listopadowa Wyspiańskiego. Także serdecznie zapraszam o godzinie 19. To tyle. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przypomnijmy jeszcze o konkursie strzeleckim. Jeżeli nie osobiście, to kogoś zachęcić. Jutro o 10:00 Krasińskiego 70. Konkurs z nagrodami, bo jeszcze chyba tego nie powiedziałam. Także zapraszam.